Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Jest to trzeci odcinek, tak zwany przeze mnie bonusowy. Dzisiaj zajmiemy się już resztkami listów gończych. Raczej będą to już wszystkie, które możemy zdobyć. Ewentualnie, jeżeli przegapiłam jakieś listy gończe, no to trudno. Natomiast te, które udało mi się wykonać, to się udało. To, co moje, to moje. Dzisiaj będziemy się właśnie tymi listami zajmować. Wiele z nich znajduje się tutaj w okolicy Bursztynowego Wybrzeża na przykład i tak dalej. Chyba jakoś czas temu właśnie marudziłam, że nie ma tutaj w okolicy żadnych listów gończych, że nic się tutaj w okolicy nie działo. No, to mam swoje, wiecie, takie coś, że będzie się jednak działo. Przeniesiemy się za pomocą teleportacji do jaskini przy mieście Archolos, ponieważ tam podobno pojawiła się grupa troli, więc możemy się tym, myślę, że zająć. Wybierz lokację, krypta przy twierdzy, klasztor, bagna, opuszczona jaskinia przy mieście. Jesteśmy na miejscu i możemy ruszać. Oprócz listów gończych, jeżeli nam się uda, zajmiemy się dzisiaj również innymi sprawami. Na przykład, a propos troli. Jak widzicie, tutaj sobie jeden spaceruje, a nawet nie jeden, i wyglądają paskudnie. Nie wiem, czy to nie są te przeklęte trole, natomiast, no nie wiem. Zaraz się dowiemy. Zgubiłam wątek. Ach! Ta świątynia. Mamy cały czas ten zdobiony miecz, więc może warto by było się tym zająć. Tutaj jest jeden pan troll. Tam jest za nim również drugi. O, to są te typy troli. Trole górskie. One są oczywiście paskudne. No, już myślałam, że cię wykończę. 1200 punktów doświadczenia jest za nie, to jest naprawdę dużo. No i też będziemy, myślę, mogli oddać trofeum do Fridy. Ogólnie Frida też powinna nam umożliwić teraz zostanie czeladnikiem też u drugiej osoby. Ale zobaczymy, jak z tym wyjdzie. Oczywiście te trole to pojedyncze oczywiście, no nie? On zaraz zacznie do mnie sprintować. Już się tak bardzo nie boję tych sprinterów, tylko wolałam, żebyś przyszedł do mnie bliżej, wiesz? Będę się czuła bezpieczniej. Ajajaj. Się dałam trafić. Widzicie, co bezpieczniej jest jeden cios wykonać i się cofnąć. Ajajaj, no znowu się dałam niestety trafić. Ale to już było na szczęście dla niego śmiertelny cios. Wiecie co? Ja mam ten zdobiony miecz. W ogóle pewnie mam, ale on jest gdzieś tutaj zakopany, znając życie, bo on był dosyć taki, wiecie, słaby. Raczej go mam. Także będzie to chyba dobry pomysł. I będziemy mieli też jeszcze jeden odcinek o tych wysepkach wszystkich, ponieważ na jednej z nich nawet możemy zdobyć osiągnięcie. Jakieś tam, że jesteśmy gdzieś na końcu świata dosłownie, także fajnie by było to zrobić, a dodatkowo właśnie kwestia również tego, że dobra, ja sobie podbiegnę do ciebie, bo mnie wkurzasz. Ej, za wcześnie się cofłam. No kurna! Troll mnie zaraz zmiecie z planszy. Aj. No niestety. Tak troszeczkę niefortunnie mi z nim dzisiaj poszło. Tak. Te wysepki. Podobno można coś fajnego znaleźć. Jest też jedna jaskinia, w której nie byliśmy, a jest naprawdę bardzo mroczna i dużo tam expa i naprawdę robi wrażenie. Tak, więc to będzie też kolejne miejsce, które odwiedzimy. Ale to raczej na kolejny odcinek te wysepki zostawię, bo zejdzie nam trochę, jeżeli chodzi o pływanie. Ja będę miała też dużo wtedy do wycinania i tak dalej, także wolałabym to robić raczej, wiecie, kiedy indziej. Dobra, wiecie co? Chyba jednak lepszą taktyką jest poczekanie, aż ten troll do mnie przyjdzie. Aż on do mnie przybiegnie w sumie.
chyba żebyśmy... Nie, dobra, ja sobie może poczekam na niego. Będę się czuła swobodniej, bezpieczniej. To już tak z grubej rury? Za szybko się znowu cofłam. No. Dobra, udało się. Wykonane listy gończe. Pięknie, jeszcze skórę z niego nie zebrałam. I one prawdopodobnie zostawiły nam też sporo smoczego, Nie. Ziemnego aloesu właśnie. Można też wykonać sobie oczywiście mikstury z tego aloesu. I chyba bym tak powiem wam, że zrobiła. O, korzonek jeszcze tutaj został. Dobra, pierwszy list gończy za nami. Sprawdzę sobie szybko na takiej liście, którą sobie napisałam, kolejny list gończy. Cieniosfór to nie tutaj. Plaża na bursztynowym wybrzeżu oraz fosa i bursztynowe wybrzeże. No tak jak widzicie, to wszystko jest tutaj mniej więcej w tej odległości, w tych miejscach. Także warto się będzie przebiec i po prostu wykonać te zadania. Jest tutaj wysyp tego wszystkiego. Szkoda, że nie było żadnego zadania na jakiegoś, wiecie, specjalnego węża błotnego na przykład, bo to też mogłoby być fajne. Tak w sumie. Myślę, czułam, że te trolle też będą w tym miejscu, no bo jednak tutaj jest... jak to się nazywa? W ogóle tutaj polne bestie się pojawiły teraz. Leśne. Chodź, pani bestia. Dobra, widzę, że nawet kryt mi nie wszedł. Niemożliwe. Coś znowu mówiłam i mi wypadło z głowy. Tam coś jest na drodze. Widać było. A, że będziemy musieli z kuszą chodzić wyciągniętą, bo jeżeli gościu jest pomiędzy fosą a jakimś tam miejscem, no to raczej... A, bo to... Okej. Panu... Kurna, ten łowca nagród. No, Marvin, tylko nie zgiń. No, prosiłam. Nie wiem, kiedy się zapisałam oczywiście, nie? Po co? Ach, nienawidzę tych ludzi. Wiecie, nie chcę teraz sobie zdobywać nowej zbroi, bo jest szansa, że po wykonaniu dla Graysona wszystkich zadań dostaniemy zbroję. Nową. Dlatego nie chciałabym teraz kupować pancerza. Ach. I tak to się później kończy. W sumie mamy łącznie 6 listów gończych chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, 6. Z czego tutaj w okolicy są jeszcze 2. Mogłam się wyleczyć po tych trollach, cholera jasna. Mam nadzieję, że po pokonaniu tamtego trolla to ja się wyleczyłam. Bo jak nie, to słabo by było. Wyleczyłam się, oh yes. Znaczy się wyleczyłam, zapisałam. Dobra. Wiecie co? Chodźmy po prostu na wprost. Nie chcę mi się bić z tymi wszystkimi ludźmi. I w ogóle tego wszystkiego robić. Dobra, te bestie to tutaj niech se żyją, zostawię je. Teraz mogę się pobić też z tym gościem, który tutaj łazi i na mnie czeka. No. Seriously? O, widzę, że was tutaj parę. Was jest tu dużo. Oni tutaj aż troje stoją, na mnie czekają. Niedobrze. No cóż, oni w mieście oczywiście nie mogą mi niczego zrobić, nie? A gdybyśmy tak przeszli się... O matku bosko. Jeżeli nie przeżyję spotkania z trzema. No. Panie farmer, może byś pan mi pomógł. No. No przecież się broniłam, Marvin. Nie ma opcji, żeby to przeżyć. Jak ja mam z trzema gościami wygrać?
Ja chyba kuźwa wodą popłynę. Albo użyję kolejnej fali tego, mrozu. Chyba tak zrobię, bo... No kurde, marnuję tylko swój czas na tych ludzi. Chociaż wiecie co? Ja mam chyba lepszy pomysł. Mamy teraz odblokowane wszędzie teleporty. Na po jaką cholerę ja tu idę w ogóle? Ach, bo między fosą a tą. Dobra, ale szczerze, to na razie mam wykuchciane. Te polne bestie sobie zabiję, żeby nie przeszkadzały ludziom. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Ile ja mam punktów? 30? 50? 37. Tak. Nie no, kurwa, nie wytrzymam tego. Marvin, naprawdę blokujesz się na jakichś stogach siana. Ty cieciu. Nie, po prostu mam dosyć. Ciekawy mnie, czego bym założyła sobie inny pancerz, to też by darli ryja. Nie wiem, czy oni mnie dalej gonią. Rzeczy z tych polnych bestii to już mnie lot to nie obchodzą. Zmywamy się stąd do klasztoru magów wody. Nie będziemy marnować czasu. Jak pamiętacie, było tutaj miejsce, gdzie... jakby to powiedzieć. Było tutaj miejsce, koło tego chyba cmentarza, gdzie mogliśmy sobie zejść do jaskini. I fajnie by było tam zejść. Bo jest mowa, że pojawił się jakiś dziwny golem. Mi się wydaje, że się pojawił golem z magicznej rudy. Myślę, że to nie byłoby wcale głupie myślenie. I faktycznie może tak być. To było chyba tutaj. A jak nie, no to przykro mi, że się teraz pomyliłam. Natomiast mi się wydaje, że to się schodziło tu na dół. Dobra, oberwałam troszkę, ale to nic. I tu. Jest tam jakiś golemiarz zadymiarz? Jest! Zgadłam. Chyba, że się aktualnie zlał ze skałą, ale wątpię w to. Cześć, pan golemiarz zadymiarz. Kryształowy golem. Tak jak czułam. Jak widzicie, on próbuje mnie obejść. Widzę, że też nie atakuje jakoś bardzo. Może nie umie atakować. O, praktycznie chciał mnie już zaatakować. Okruchy magicznej rudy i bryłka rudy. Okej. Dobra, drugi list gończy mamy z głowy. Myślę teraz, że przejdziemy się do teleportu i weźmiemy się, tepniemy na bursztynowe wybrzeże. Ponieważ tam na bursztynowym wybrzeżu na plaży też był ktoś widziany. Ewentualnie na farmę Bermara? Nie, tam nie ma nigdzie teleportara chyba. Mam na farmę? Nie mam na farmę. Ale tam w tamte okolice gdzieś też by się przydało przenieść. Tam musi być gdzieś jakiś teleport. Niemożliwe jest, żeby nie było. Może skojarzę w momencie, gdy przejrzymy sobie teleporty. Aktywny nowicjusz, co ty robisz? Chłopie! Chłopie! Mogę cię zagadać? Chyba nie za bardzo. Jaki młyn w tym klasztorze, no nie? Tak dziwnie. Dobra, pan ogrodnik dostał ode mnie już ziółka za pierwszym razem, jak tu byłam. A my się tepniemy dokąd? Zaraz się okaże, gdzie. Nie przemyślałam tego jeszcze. Ale już zaraz będziemy wiedzieć. Sprawdźmy, gdzie ja mam teleporty. Ustronie, krypta, klasztor,
przystań łotrów, wilczyleże, opuszczona jaskinia, wybrzeże topielców, przeklęty bag na silbach, opuszczona jaskinia przy mieście, bursztyno, wybrzeże. Mam cię. To jest gościu potrzebny mi też do zlecenia. Prawdopodobnie. Także... A spokojnie. To był jednak łowca nagród. Spadł na dół. Serio? Oni są tutaj wszędzie porozstawiani? Fuck. Ale przynajmniej są... sami. Dobra, na plaży gdzieś, tak? To się tutaj przejdę. O, tu tam już jest Garros i czeka na mnie. Ale zanim Garros, to ja szukam tego całego gościa do listu gończego. Tu się węże morskie zrespiły. W sumie dobrze. Cześć, pan wąż morski. Może tutaj gdzieś będzie ten typek, którego szukam. O, proszę. Tutaj ktoś jest. Najemnik. Ach, bo to jest najemnik od nas, od gildii. Prawda? Dużo spraw na... Ta. No, nie do końca chodziło mi o to. Może tutaj ktoś jest. No, jest. Jest puma. A no, kurna. No bez ja... No ja pierdolę! Jaka ta gra jest głupia! Jezu! Nie znoszę tej gry. Dlaczego ja sobie nie radzę? Co jeszcze mam zrobić, żeby sobie radzić? Czy ja po prostu nie mogę jak człowiek wykonać listów gończych i mieć po prostu, nie wiem, wszystko nagle z głowy? Nie, tylko muszę się non-stop leczyć i non-stop się, nie wiem, co robić. Uciekać, myśleć, nie wiem, gdzie się zapisałam, pewnie w dupie. O Jezu. No, oszaleć idzie. Serio, przed tym gościem się zapisałam. Ach, to jest ta jego puma. W sumie wolałabym, żeby ona się na mnie pierwsza rzuciła. Chodź, pani puma. Ale z niej może być fajna skóra, nie? Ała. Widzę, że dziwnie atakuje. Taki upośledzony cieniostwór trochę. Dobra, jeszcze ten palant mi został. I będziemy mieli trzeci list gończy dzisiaj na koncie. No. To było takie niewymierzone. Skóra pustynnego wilka. O, woda. Zostawiłam tu wodę? Poważnie? Nie mam jakiejś pełni życia? Nie mam. Ale taką 75 można wypić. Dobra, myślę teraz, gdzie? Dobrze by było tam sprawdzić właśnie przy tej fosie, ale to bym musiała się przejść teraz na nogach w stronę miasta. Tam byli ci goście. Ale dobra, najwyżej weźmiemy ich jakąś falą mrozu, załatwimy. Mam falę mrozu? Powinnam mieć. Muszę mieć. Artefakty, magia. Zniszczenie zła, nie. Lodowalanca, fala lodu. Fala lodu jest naprawdę dobrym czarem na takich ludzi. Kurna, źle poszłam. Dobra, z Garrosem w kolejnym odcinku, takim normalnym. I wtedy jeszcze też mamy chyba iść z tym, z Oktawem.
Więc wtedy ta zaraza orków będzie, ta orkowa zaraza będzie wykonana. I zostanie nam wtedy zadanie dla Lorenzo, czyli zamykamy interes. I to będą chyba wszystkie zadania poboczne. Potem już będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na fabule, czyli nie zostanie nam już wiele gry, bo jak zapewne się domyślacie, w takich grach jak Gothic, w momencie gdy mamy już któryś rozdział, to widać różnice tego, jak to wszystko się ma do siebie. Dobra, na wszelki wypadek mam fany lodu. Ale teraz tak, ważne jest, żebyśmy sprawdzili też inne miejsca, bo gościu się kręci między fosą a bursztynowym wybrzeżem. Cześć, pan gobliński wojownik. No, dobra. Tutaj wydaje się, że nikogo ani niczego nie ma. Dobra, jest gościu, który chce mnie zabić. W sumie to niech tu przyjdzie. Widzę, że nie jest zbyt dobry, jeżeli chodzi o wspinaczkę, a jednak... Serio? Jakim prawem mnie uderzył? Pięknie. Może być tak, że oni, wiecie, chodzą sobie tutaj pojedynczo. W sumie jest to jakaś możliwość. No sama nie wiem. Zobaczymy. Jak stoimy z czasem? Pewnie do dupy. No nie, całkiem. Dobra. Tutaj powinno być ich więcej. Chyba, że się przemieścili. Wygląda na to. Co tu się... Pan łowca nagród. Na szczęście... ta grupa uchodźców też mnie leje? Czemu mnie bijecie? Nie wiem. Cześć, pan pies gończy. Dobra, poszło całkiem sprawnie. Ta grupa uchodźców w ogóle zabiła tego kupca. Co tu się w ogóle stało? Nie wiem, ale nie zbieram tego syfu. Wiecie dlaczego? Bo ja mam aktualnie 10 tysięcy. No to jest bez sensu. Dobra, tutaj może być tak... Jest Hawdan. Pięknie. Kolejny list gończy zaraz będzie na naszym koncie. Warto też ogólnie wrócić do kanałów podobno. Ale najpierw musimy iść do karczmy Helgi na piętro, tam gdzie Kurt miał swoją siedzibę. Ale to zrobimy normalnie na odcinku raczej. Ale najpierw ten Hawdan. Nie wiem, jak bardzo gościu jest dobry. Ale... Dobry jest, bardzo dobry. Nie wiem, kto będzie miał ostatni cios. Ja czy on? On, oczywiście, że on. Nie umiem się bić z ludźmi, którzy mają mistrza. Chociaż jakoś dobrze mi szło z tymi paladynami upadłymi. Martwymi oczywiście. To tam mi poszło dobrze. Myślę, że to jest też kwestia zbroi. I kwestia tego, że jednak wypadałoby zmienić wyposażenie. Gorzej, że nie widziałam na razie nigdzie żadnego schematu na lepszą broń. Nie wiem, może trzeba się przejść do Wilczego Leża i spróbować coś nowego kupić. Może Einar będzie miał coś nowego. Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast widzę, że jest trudno. I ta zbroja... No z tymi orkami sobie jeszcze poradzimy, bo jak widzicie, oni tam tankują, no nie? Taki Adelard to sobie zajebiście poradził. Gdyby tak czymś pierdyknąć w tego gościa... Jakąś dużą kulą ognia na przykład. Tylko byśmy się wymanili. Artefakty, pancerz, żywność. Zjedzmy sobie trochę czegoś. Coś zjadłam i mi to chyba nic nie dało. Dobra. 8. Przypierdolę mu trochę.
Aha, nic mu to nie zrobiło. Dobra, fajnie. No. Jakim prawem? On mnie trafia, a ja go nie. No kurwa mać. Nie, pierdolę to po prostu. Co ja mam zrobić? Mam go zamrozić lodową bryłą? Co prawda mam lodową bryłę. Znaczy bryłę lodu. Jak to jest, że radzę sobie ze zwierzętami, nie radzę sobie z ludźmi? Mamy 5 rozdział, a ja tak ssę, że tak powiem. Nie zapowiada się, że będzie dobrze. Pod żadnym pozorem. Te listy gończe wszystkie zrobimy. No zrobimy, ale odcinek będzie trwał... Tam, listy gończe i świątynie. Wiecie, bo to było takie rachciach, zabijamy, robimy koniec. Problem jest taki, że to tak jednak nie działa. Gdzie mam bryłę lodu? Ja się po prostu przestałam już cackać. Mogę go zmniejszyć. Bryła lodu. Mam ich 7. To przepraszam, ale ja chyba jednak wolę korzystać z magii. Mogę? Mogę. Żywność. Nie wiem, co to za zioło. No nic nie dało. 7. Bryła lodu. Będzie 1000 razy szybciej. 1500 expa. Co on miał za broń? Nie mam pojęcia. Dobra. Dalej. Przydałoby się do teleportera dojść. A to teleport jest przy bursztynowym wybrzeżu. Dlaczego? No bo przydałoby się udać się na przykład do wioski Silbach. I gdzieś w okolice farmy Vermara. Wątpię, że nas zabierze na przykład goniec do farmy. Wiecie pewnie dlaczego, no bo skoro tam jest jakaś rozpierducha i tam są orkowie, no to jak może nas tam zabrać goniec? To nie miałoby sensu. Gońcy już tam chyba nie jeżdżą raczej. Mogę? Mogę. Wybierz lokację. Do ustroni. Tutaj podobno koło spalonego młyna pojawiły się smoki. Jak dla mnie to po prostu nic innego jak ogniste jaszczury. Seriously, kolejni ludzie? Chodź tu. Jak ci zara przy fasole. Gościu się nawet nie skapnął. Jak widzicie, trakty są niebezpieczne, więc jakby powinniśmy korzystać w dużej ilości teraz z teleportów. I różnych szybkich jakichś podróży i tak dalej. Czy tutaj coś w tym lesie się dzieje? Nie wiem, ale ciekawe mnie te smoki. Czy to będą ogniste jaszczury, to po prostu będzie taki smok, że smok. Są tutaj na pewno preliowe ścierwojady. Znaczy, no leśne. Weźmy sobie tutaj, nie wiem, namierzanie. Widzę brzytwiaka, który sobie spaceruje. No, ogniste jaszczury, no mówiłam. Hej! Cześć pan brzytwiak, jeden z drugim. Że też ludzie nie potrafią odróżnić brzytwiaka, znaczy się smoczego jaszczura od smoka, nie? Pewnie będą trochę silniejsze. Chociaż nie, jeden wygląda jak taki, jakby smok. Tylko nie wiem, dlaczego lewituje. O, troszeczkę inne są. Faktycznie. Oż ty w dupsko. Faktycznie są dosyć ciężkie. No.
Widzę, że fajnie też odskakują. Są dosyć naprawdę paskudne. 1350 expo za takiego jednego. No, szacunek, naprawdę szacunek. Kurczę, w sumie całkiem fajne. Fajny model i w ogóle fajne rzeczy. No. Nazywa się to smok. Nie jest to koniecznie smok, no ale niech będzie. Został jeszcze jeden. I tam jest jaszczurka czy smok? Chyba smok. Nie wiem. Ważne to, żeby nie dać się podpalić. Pięknie. Jak nie wchodzą kryty, to wydaje się, że są trudne. Okej, kolejny. Będą ich trzy w takim razie. Ty się chyba bagujesz, kolego. Nie wiem, jak mocno biją. Ała. Chyba jednak nie chciałam się przekonać. Ale tak to jest, jak Gremi też ścina w takich momentach. Nie lubię tego. Chociaż i tak mamy całkiem dobrą odporność na ogień. I pięknie, list gończy wykonany. Z listów gończych teraz został nam tylko cieniostwór. Ścieżka pod wieżą sygnałową w stronę Wilczego Leża. Dobra, to może byśmy sobie wzięli z pod obozu Gildii Kupieckiej wóz do Silbach. Już może nie będziemy kombinować. Tutaj jest bezpiecznie raczej ten trakt? Nie wiem. Nie, nie jest bezpiecznie! Fuck me! Pan Goniec! Proszę mi pomóc! Oh fuck. Stój, śmieciu! Cześć, Goniec. Hey. Araxos. Zabierz mnie do wioski Silbach. O matko. Ojej. Wiecie, tam gdzie są grupy trzech, to mnie... Ja już po prostu mam takie... Co tu się dzieje? Straszyłam się. To jest pan Wilczy Syn. Dzień dobry. Howard. Cześć. Howard? Co robi Wilczy Syn tak daleko od domu? Znów się spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam tym rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw władania mieczem. Fajnie. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić się przed topielcami czy polnymi bestiami. Gościu. Jeszcze raz dzięki za tą sprawę w kopalni. Spoko. Teraz, jeśli pozwolisz... Fajnie, tylko że wydaje mi się, że to jest bójda. Jakby, ja nie chcę nic mówić, ale ja tu w okolicy mam zabijać orków. Także no coś tu jest nie tak chyba. No nie wiem. Dobra, my idziemy sobie tędy. Znając życie, nie będzie tu bezpiecznie. Warto zrobić F5. Ej, tam jest ten cieniostwór? Nie, to jest jakiś inny cieniostwór. Co jest? To nie może być ten do listu gończego. No nie, to jest taki randomowy cieniostwór tam. No dobra. Okej. Okay. Oczywiście się nie wyleczyłam. Gościu mi właśnie przypierdoli zaraz w plecy i się narobi. Ech. To się robi nudne. Cześć, pan Warg. No. Zebrałam? Nie zebrałam skóry, dobra. Przydałby się jakieś pełnie życia, nie wiem, czy wy też tak myślicie. Okej, okay. Gdzieś tutaj jest jakiś cieniostwór. Widzę kolejnego warga, co ciekawe. Mhm. Kolejny warg? Tam jest ten cieniostwór chyba.
Tam była mowa, że niby nie atakuje ludzi. No ewidentnie to jest ten cieniostwór. U podnóży wieży sygnałowej w stronę wilczego leża. No to jedyny cieniostwór to może być ten. Śpiący cieniostwór. Ale jesteś paskudny. Natomiast list gończy został przeze mnie właśnie wykonany. To są, moi drodzy, wszystkie listy gończe. Przynajmniej te, o których wiem i które mogę wykonać i które mam. Dobrze. Dużo expa znowu. Dużo wszystkiego. Mam 45 poziom, prawie 46. Nie wiem, czego się uczyć. Ta broń jednoręczna. Wiecie co? Korzystając z okazji, wrócimy do Silbach. Weźmiemy sobie teleport i weźmiemy sobie gońca Araxos. Znaczy się, nie, może się tepniemy bardziej. No, ale tak czy siak to z Silbach, bo chciałabym zobaczyć, jakie mamy książki możliwości do kupienia, ale to może jednak skorzystamy z gońca, bo on mnie zabierze prosto pod gildię kupiecką, a ja wtedy będę mogła sobie zajrzeć do węzela. Chodzi mi o te książki, które nam zwiększają walkę bronią jednoręczną. Zabierz mnie do miasta Archolos pod gildię kupiecką. Miasta. Oczywiście. Później pójdziemy jeszcze na Stare Miasto, ale najpierw zajrzymy do węzela, bo on ma takie książki. Skorzystając z tego, że mamy jeszcze trochę czasu, no to chyba warto byłoby to zrobić. Tak, pracownia pisarska. Cześć, węzel. Hej. Pokaż mi swoje książki. My te książki też możemy mu potem odkupić, także też jest spoko sprawa. Łucznik nas nie interesuje, kusznik raczej też nie, magia nie, topór to też nie, ale tutaj mamy walka bronią jednoręczną, masz 3 tomy tych książek, walka dwuręczną, tu jest też broń jednoręczna i siła. W sumie bardziej interesują mnie chyba te książki. Mamy sporo pieniędzy, więc możemy w sumie kupić oba komplety. No, mamy już teraz bardzo mało pieniędzy. Te książki można odsprzedać po przeczytaniu, to jest na pewno jakiś plus. Tylko że oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no nie odsprzedamy po takiej cenie, po jakiej kupiliśmy. Nie sprawdziłam sobie statystyk przed czytaniem tych książek, ale to nic. Dobra. No i pięknie. Nie wiem, ile teraz mamy w broni jednoręcznej. 93%. Fajnie. Chcę. Proszę. Teraz możemy odsprzedać mu te książki. Też przy okazji mu odsprzedam te z kręgami o wiedzy magicznej. Bo mi się już to nie przyda. Jak widzicie, po całkiem i tak dobrych pieniądzach odsprzedajemy. Zwróciło nam się teraz. I tak sobie teraz myślę. Mamy te punkty nauki. I na co by to wydać? Nie mam zielonego pojęcia. Można na walkę kuszą. Wiecie co? Weźmy, zajrzyjmy do Fridy. Jest jeszcze gościu ten, co, wiecie, się zajmuje astronomią. I on też ma chyba... Myślałam trochę o naszej współpracy. Praca, praca i po pracy. Sądzę, że nadszedł już ten czas. Oficjalnie ogłaszam, że ukończyłeś praktyki i od dzisiaj możesz tytułować się jako mistrz łuczarstwa. Udowodniłeś, że znasz się na tym rzemiośle i jesteś gotowy poświęcić wiele czasu na doskonalenie sztuki wytwarzania łuków. Pracuj tak dalej, a może za kilka lat i kilkadziesiąt upolowanych cieniostworów dorobisz się posiadłości jak sam Detlow. Teraz możesz śmiało rozpocząć współpracę z innym mistrzem. Ale nie będę narzekać, jeśli... Dobra, miło bardzo. Potwierdzenie ukończenia szkolenia łuczarza. Czeladnik łuczarza. Zakończone oczywiście zadanie w 100%. Myślę tylko go dołączyć. Chodzi mi po głowie, żeby dołączyć do gościa, który skupuje srebra i złota. Chociaż mogłam dołączyć do niego później, a nie teraz, bo wtedy byśmy mu odsprzedali to wszystko za dobry hajs, a ja teraz już nie mam tego wszystkiego, ile bym chciała.
do kowala, nie wiem, czy nam się opłaca. W sumie tak, bo skoro mam kowalstwo wyuczone na maksa, to też możemy się dorobić na zbroniach, które wykonamy i można mu je oczywiście opchnąć. Więc myślę, że będzie to dobry pomysł. Musimy sobie kupić też kącik tego łuczarza do domu, ale to później. Teraz bym chciała dołączyć właśnie do kowala prawdopodobnie, ale tu jest krąg teleportacyjny. Weźmy się do wilczego leża, przejdźmy, bo jestem ciekawa, czy w wilczym leżu Einar ma dla nas nowe schematy broni. Jest 5 rozdział, powinien mieć, tak przynajmniej myślę, wilcze leże. Dobra. Jestem naprawdę ciekawa i mam taką nadzieję, że będzie to. Ewidentnie nam się to przyda, bo już sobie nie radzimy tak, jakbyśmy chcieli. Marvin, zaczekaj chwilę. Rozmawiałem na twój temat z Ulrykiem i Einarem. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że drzemie w tobie duch prawdziwego wilczego syna. Nie boisz się walki, nie przeraża cię ciężka praca fizyczna i wiesz, co to honor. Pomimo, że nie możemy przyjąć cię w nasze szeregi, przyjmij proszę ten dar. Ten pancerz to symbol uznania przez lud wilczego leża. Przyznajemy go po raz pierwszy od wielu lat. Noś go z dumą i... O cholera. Dostałam nowy pancerz. I ten pancerz... nie jest lepszy, ale możemy go nosić. Wydaje mi się, że będzie lepiej, jak będę nosiła ten pancerz. Szczególnie też, że możemy go ulepszyć właśnie. Na wyśmienity pancerz... co nie? Okej, ulepszyłam sobie ten pancerz chyba teraz. Pokaż towary. Masz jakieś nowe projekty broni? Masz nowe bronie jakieś chyba, więc projekty powinieneś mieć. O, proszę bardzo, rozpruwacz. Miecz mistrzowski to nie. Postrach żeglarzy też nie, chociaż... dobry miecz półtora ręczny. Na pewno ten rozpruwacz biorę. Chociaż wiecie co, i tak warto wziąć wszystkie przepisy. Chociaż te są akurat trochę droższe. Weźmy sobie też ten, bo nie wiem, czy będę mogła od razu założyć to co chcę. Miecz półtora ręczny pokryty rudą. Też to biorę. Dobra. I długi miecz magiczny. Długi miecz magiczny raczej nie, bo mamy lepszą broń. Przeczytajmy schematy. Rozumiem. Rozumiem. I spróbujmy sobie zrobić teraz najlepszą kosę. Rozumiem. Ile aktualnie ma moja broń? 155 i 140 siły wymaga. Ja mam siłę aktualnie 189, o matko to. Moment, co ja noszę? Aha, ten miecz od Ramzeja, dobra. Kowadło. Wykuj mistrzowskie bronie. Inkwizytor nie. Rozpruwacz, postrach żeglarzy, magiczne ostrze bojowe. To jest chyba ta najlepsza. No. No to kujemy. Magiczne ostrze bojowe. Czy wy widzicie tą różnicę? Ciekawi mnie, kto ma schematy na kusze, bo nie widziałam, żeby miała na kusze ta Frida. A ty nie masz, przecież jesteś kowalem. To skąd masz to mieć? Frida nie ma. Jest gdzieś lepszy łuczarz? Nie mam pojęcia. Ale moi drodzy, zakończymy sobie odcinek tym akcentem. Teraz po ulepszeniu ten pancerz jest zdecydowanie lepszy, także no, doczekałam się tego w sumie, co chciałam. Dzięki wam bardzo. Zrobiliśmy listy gończe, zrobiliśmy też parę takich rzeczy, które nie myślałam, że zrobimy, ale w sumie dobra. I w kolejnym odcinku zajmiemy się świątynią. Pradawną świątynią ukrytą na bagnach oraz, jak dobrze pójdzie, to wysepkami. Trzymajcie się i cześć!